Witam w ostatnim odcinku chyba z Into the Pit, chociaż nie wydaje mi się. Skąd wie, że to dziś jest koniec? Wielki koniec, no nie? Pizzeria Freddy Fazbear. What? What? Idziemy zawalczyć Final Boss. Wszyscy zapłacicie na za grę. Nie tu, kuźwa. Chociaż... Nie no, nie mam chyba nic, by tamto naprawić. Ale to niby jest na rozpoczęcie gry, no to co, gdzie ja mam se to w dupę sadzić? Musi to być tu do tego, o. No. Tak czułem. Co to jest? A, to jest to. Pac-Man. Easy. Dziecki uratowane. Essa, nie? Co? Aha. Idziemy do basenu z kulami. Łysy je. Nie chce z nami pomówić. I miał brodę. Czy to Admiros? Czy to Scott? Dobre pytanie. Co? Dlaczego to jest zamknięte? Szukaj Jeffa. No jak nie za sceną? No, co? No, super. No, super. Joshu, gdzie żeś jest? Jak cię trzeba? Gdzie potrzebuję? Może tu jeszcze nie byłem w tym świecie. Yeah! Ja pierdzę. Hazardzista, FNEF. Co wy... ten... Nie złapę się. Co wy... pojmujecie? Yeah. Yeah, yeah, yeah. Kolejne klucze. Yeah, yeah, yeah. Dobra, mamy już dostęp wszędzie, co to było? Co? Skąd to się tu wzięło? To jest moja tylko... To jest moje wyobrażenie. Nie byłem na to gotowy! Jezu, jak blisko. Skacz, skacz, skacz na bombę! Yeah. To było piękne. Weź te, tatę, tata, tata, stary, stary. Wiem, gdzie będzie. Gdzieś, gdzie mnie nigdy nie było. A miałem biec do
Office'a, ale tu mnie nigdy nie było. No czemu teraz Messenger? Co? Oj, dupa. Co? Ciągnąłem się w tę grę, kocham ją. To co mówiłem w Help on the 2, moje top 3 gry FNAF to jest Security Breach, Into the Pit. Taki kawał mam lecieć, czy to był koszmar? Co jaje robicie? No, jest to Help on the 2, Into the Pit i Security Breach. To są moje top 3 najlepsze gry FNAF. Dziękuję. No. Jakoś biało na tym zewnętrzu. Nie zła ta wskazówka tam była. O. Więc robimy wszystko jeszcze raz. Dobra, dobra. Sytu, tytu, tytu. Rypu, pypu, pypy. Ciekawa podpowiedź. Tam drzwi nie mamy. Whistle, yeah. Szybciej mi będzie. Może. Nie wiem, wiem, że wygodniej. Siema, 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 no, 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 cała moja kurtka, tak, tak, tak. Nie, nie wytnę tego, bo film będzie wtedy za krótki, bo pewnie zaraz będzie koniec. Broni mnie, gnój. Proszę, Oswald, nie stój. O, zapomniałem o tym! Tak, jesteśmy w tym mistrzami. Dobrze, więc biegniemy, nie zatrzymujemy się, nie czekamy na epicką scenę wychodzenia z piłek. Może od razu się zmienić. Dobra, mamy zdjęcie, spieprzamy. Pięknie! Karta, no tak, jestem głupi. Co? Stąd żyłem przecież! Teraz to na pewno odcinek nie będzie za krótki. Ale śmieszne. Słyszę płacz. Czy my już jesteśmy chorzy na łeb? Naprawdę? No nieźle. Lecz tak czy siak, o, trzeba się ruszyć i znowu tam wejść. Tym razem wbiegam od razu do Venta. Freddy zawsze patrzy. Upierdliwe, że to nie ma checkpointa w tym miejscu, w którym powinno być. Czemu mi się odpala ten wujek Google. Kuźwa, powiedziałem wujek Google i mi się odpaliło. Google. Wujek Google. Google. No i mi się odpala. XD. Let's go! Super. Co ty tam mówisz? Cicho sieć mój wujku. Wait. To nie ta mapa. Poproszę tą mapę.
A no tak, oni tu byli. Co? Tego tu nie było ostatnio. Na pewno tego nie było. Czemu Foxy'ego nie ma w tej całej fabule? Co jest? Stary! No i teraz jakoś dziwnym trafem zdążyłem. S. Mamy spokój, mamy czas. Chica, co ty tu robisz? Chyba jestem tu, to nie ten ma... Wend. Co ty robisz? What the fuck? Też tak potrafi. Okej. Czas na... Na co? Na nic. Na googlowanie. Chociaż wydaje mi się, że karta będzie na 1000% w pokoju ochrony. Więc tam się udamy. Chica z Clay Dziób. Czego? Hello? I'm not sure if it's the same person working here. Honestly, 5 days is a long time for someone in this position. So I'm sure you are doing great. But as a tradition, if you have decided to move on to other things, just make sure that you pass on the important notes to the next person to help them settle in, like what I gave you. No i nie wysłuchałem. I nie wysłuchałem. Fuck. Dobra, patrzę YouTube'a. Dobra, wszystko jasne. W sumie dobrze zrobiłem. W sumie... Tak. Chociaż muszę się udać do tego wenta. To słabię go na razie tu, by mieć czysto tam, gdzie idę. A idę sobie tutaj. Faktycznie tak myślałem, jest tu dziura w tym. Tak mnie złapał. I teraz patrzcie to. Mamy tu dużo rzeczy. I też mamy keycarda. Siup. 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 Karta klucz do sali imprez. I teraz sobie idziemy tu. I robimy sobie... A, no to sobie nie robimy.
To nie zwabimy tu królika, nie zwabimy, ale... No, tak wiem, powtórzyłem się. Let's go. Okej. Nowy węd. Hu. Co się przez tego węta wciągnie? Okej. Rozejrzyjmy się tu. O nie, nie miałem tego na myśli! Nie chciałem, no, no dobra. I? Daddy? O, proszę tak na mnie nie patrzeć. Gdzie ja kuźwa jestem? Tatusia już nie odzyskamy. A i warto dodać, że nie czytałem książki Into the Pit, mimo że ją posiadam. Okej, to jest warsztat czyjś. Przypuszczam Henry'ego, Aftona, coś takiego. Go. Samolot tam jest. Okej. Mój stary! Spring tam złodziej! No i dupa. Zobaczmy, gdzie jesteśmy. Słyszałem śmiech panu Boya. To chyba nie znaczy nic dobrego. To gdzie ja mam się udać? Tam się w bezpieczne miejsce, czyli do Venta. Chicken? Yep. Ale gdzie mam się udać? Nie wiem, YouTube. Zanim jeszcze zobaczyłem to na YouTubie, bo jeszcze nie zobaczyłem, ale wydaje mi się, że powinniśmy się udać do piwnicy. I tylko sprawdzę swoją teorię na ety. Nie, powinniśmy się dostać do basenu z piłeczkami. Dobra. Więc moja teoria była błędna. Piwnica, no spoko. Stary, idę ci na ratunek, ale my chyba tu już nie przejdziemy. Ojoj. Ojoj. Ojejku. Ojejusia. Mamy problem. Czyli jednak nie znamy całego rozkładu Into the Pit. Mały zakątek jego, jaki my znamy. Dobra, Chica tam se narobi hałasu. Słyszałem Balloon Boya znowu. Intro. Co tu jest taki klimat? Ej! Podoba mi się to wciul, Chryste. Fredbear! Co ty mu robisz? Łoż! Wyryj! Stary! Pobudka ci z plaskacza, po ryju walę. Nie, teraz on zostanie mną. Nie. Nie. Ja uratowałem starego, ale stary nie uratował mnie. Skam. Dzięki, ojciec. To ja cię kuźwa ratuję przez
pół gry, jak nie całą grę, a ty masz mi... Dzięki, dzięki stary. No. Dzięki kuźwa. Taki właśnie jesteś. Kuźwa. No cóż, gra naprawdę zajebista, świetny klimat, świetnie, pięknie wykonana, świetnie mi się podobała. Też bardzo straszna, zastanawiam się przy niej niesamowicie w niektórych momentach. I to chyba tyle, co mogę powiedzieć na temat Into the Pit. Świetna gra, zasługująca tej ceny, bardzo polecam. Bardzo, bardzo, bardzo polecam. O. Okej. I co teraz? A jak kliknę kontynuuj? Okej. A z ciekawości. Z ciekawości. Zobaczmy jedną rzecz. Nie no. Co? Serio po starego mam iść znowu? Boże. Ukrócę wam to. Ej, Rumcaj, zwoń mi stąd. Ej, po prawej stronie na ścianie zdjęcia w kogoś w stroju Fredbera i Spring Bonnie w całym stroju. Tam też jakaś gazeta Help Wanted. Okej, okay. Ciekawe. Piękne jest to. To wszystko, ta cała gra jest piękna. No. Nie, nie zabierz go stół. Nie, wyszedłem z Wenta tylko po to, by znowu do niego wejść. Kto by się spodziewał. Dobra, czas zapinkalać. I no, tyle. Sklej dziób. I patrzcie to. A jednak to nie był on. No dobra, no to cóż, i tak to nic nie zmienia, więc... Więc... Zobaczmy jeszcze, co by się stało, gdybym go nie pobił. Po prostu bym umarł. To co nie żyło swojego... Okej. Okay. Cześć, Fredziu. Cześć, Boniu. Piękny. Ja wiem, dlaczego są przyjaźni. Cześć, Chicken. Czy będzie Foxy? Czy będzie Foxy? Czy będzie Foxy? Uwaga, uwaga! Nie ma go przez całą grę, ale żal. Kto? Czym jestem? Yeah. Tyle. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnych filmach. Mi się niesamowicie podobało. Jedna gwiazdka! O kuźwa. Dobra, dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Eluwina. Pa, pa!